Partnerem filmu jest Srebrna Mennica, krakowski sklep internetowy oferujący szeroki wybór produktów z branży metali inwestycyjnych w bardzo konkurencyjnych cenach. Rok 2022 dość wyraźnie pokazał wszystkim, jak trudne są przewidywania cen metali szlachetnych. Oczywistym jest przecież to, że mają tutaj wpływ nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także geopolityczne. I takim właśnie geopolitycznym czarnym łabędziem był wybuch wojny na Ukrainie, który spowodował, że wiele prognoz można było wyrzucić do kosza. Pomimo tego, gdy słucham swoich słów wypowiedzianych w filmie Co z ceną złota w 2022 roku, opublikowanym na moim kanale pod sam koniec grudnia 2021 roku, jestem zaskoczony, jak trafnie udało mi się ocenić zachowanie królewskiego metalu. Choć pewnie więcej w tym przypadku niż mojej wiedzy, zdolności i doświadczenia. Przypomnę więc krótko, co wtedy mówiłem. Jeśli nie chce Wam się słuchać całego materiału, proponuję przewinąć do okolic 8 minuty. Link do tamtego filmu macie w prawym górnym rogu. Powiedziałem wtedy, że pierwsze miesiące 2022 roku będą dobrym czasem dla złota i jego cena może oscylować w okolicach 1900 dolarów za uncję lub nawet wyższym. I tak faktycznie się stało. Ów poziom 1900 dolarów został osiągnięty jeszcze przed wybuchem wojny, czyli w okolicach 17 lutego. Wojna spowodowała dalsze wzrosty, przez co 8 marca cena dotarła do prawie 2070 dolarów, o włos ocierając się o poprzedni rekord z sierpnia 2020 roku. Nerwowość na rynku skończyła się jednak stosunkowo szybko, głównie za sprawą tego, że światowi inwestorzy nisko oceniali szanse na dodatkową eskalację konfliktu i włączenie do niego innych państw. Dla większości Amerykanów wojna na Ukrainie to jakiś daleki lokalny konflikt, a więc coś zupełnie innego niż dla nas. A ponieważ to Ameryka trzęsie światowymi rynkami, złoto zaczęło tanieć. W swoim filmie prognozującym ceny złota w 2022 roku mówiłem jeszcze, że w połowie roku powinniśmy oczekiwać spadków do poziomu 1600-1700 dolarów za uncję. I dokładnie tak się stało. Już w lipcu ceny potrafiły zejść poniżej 1700 dolarów, a jeszcze głębsze i stosunkowo szerokie minimum widzieliśmy we wrześniu i październiku, gdy ceny nurkowały momentami poniżej 1650 dolarów za uncję. Dobry czas na zakupy trwał do początku listopada. Od tego momentu złoto zaczęło odrabiać straty i pod koniec roku przekroczyło 1800 dolarów za uncję. W efekcie rok kończy się praktycznie na takim samym poziomie, na jakim się zaczął. Takie stwierdzenie jest zawsze argumentem dla tych osób, które lubią krytykować złoto. Przecież gdy uwzględnimy inflację, złoto w 2022 roku przyniosło nam realną stratę. Tyle, że warto spojrzeć na okoliczności, jakie temu towarzyszyły i jak w tym samym czasie wyglądały inne aktywa. Dla porównania SP500 w ciągu minionego roku spadł o ponad 20%. Podobnie było z naszym WIGiem20. Ten ostatni notował w pewnym momencie stratę sięgającą prawie 40%, ale od października ostro wziął się do roboty i rok kończy pod kreską w podobnym stopniu co znacznie bardziej renomowany SP500. Na tym tle osiągi złota wcale nie wyglądają najgorzej. Prognozowanie tego, co będzie się działo w roku 2023, jest niezmiernie trudne. Oczywiście głównym czynnikiem będą tutaj uwarunkowania geopolityczne. Na ceny metali będą przecież mocno wpływać wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Każda eskalacja, w postaci na przykład przeniesienia działań wojennych na inne obszary, poważnego uszkodzenia którejś z ukraińskich elektrowni atomowych, czy użycie przez Rosję taktycznej broni jądrowej, spowoduje gwałtowny wyskok cen złota. Z drugiej strony, mniej lub bardziej przypadkowa śmierć Putina, czy informacje o rozpoczęciu rozmów pokojowych, przyczynią się do zauważalnych spadków cen królewskiego metalu. Co więcej, napięcia istnieją nie tylko na linii Rosja-Ukraina, uważnie należy spoglądać na to, co dzieje się w okolicach Tajwanu. Obecnie nie mamy najmniejszego pojęcia, który z tych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny, więc kreślenie wszelkich prognoz to bardziej zabawa niż poważna analiza. Pobawmy się jednak. Skoro już poruszyliśmy temat wojny i Rosji, zacznijmy od wpływu tego kraju na światowy rynek złota. Rosja jest jednym z największych producentów tego metalu na świecie. Wydobywała go w ostatnich latach około 300 ton rocznie i pod tym względem ustępowała tylko Chinom i Australii. Interesujące jest jednak to, że w zasadzie w takim samym stopniu Rosja zwiększała swoje zasoby złota w banku centralnym, przez co sytuacja się równoważyła. Wpływ netto Rosji na rynek złota był więc niewielki, bo ilość złota, jaką Rosja wydobywała, była mniej więcej taka sama, jaką kupowała do skarbców swojego banku centralnego.
Wybuch wojny i sankcje wprowadzone na Rosję na pewno zmienią sytuację. Po pierwsze, wydobycie najprawdopodobniej spadnie. Wojna przyczyniła się do zmniejszenia liczby dostępnych pracowników. Z jednej strony sporo Rosjan uciekło za granicę, z drugiej setki tysięcy mężczyzn objęła wojskowa mobilizacja. Ta mobilizacja obejmowała głównie mężczyzn mieszkających w pozaeuropejskiej części Rosji, a właśnie tam znajdują się największe kopalnie złota, takie jak Olimpiada, leżąca w kraju krasnojarskim, Natalka, znajdująca się w obwodzie Magadan, czy Kupol na Czukotce. Swoje dołożyły sankcje, które wpływają na dostęp do elektroniki i części zamiennych koniecznych do funkcjonowania specjalistycznego sprzętu używanego w takich kopalniach. Paradoksalnie, zmniejszenie wydobycia w Rosji nie wpłynie negatywnie na rynek, wręcz przeciwnie. Wydaje się bowiem, że całe złoto wydobyte w Rosji nie zostanie teraz w tym kraju, lecz w ramach łatania dziury budżetowej powstałej poprzez nałożenie embargo na surowce energetyczne, zostanie sprzedane. Oczywiście większość z nas słyszała o wykluczeniu Rosji z handlu na europejskich giełdach metali szlachetnych, ale to żadna przeszkoda. Rosyjskie złoto bez problemów znajdzie nabywców na bardzo chłonnych rynkach takich jak chiński czy hinduski. Efekt więc będzie taki, że wojna i trudna sytuacja ekonomiczna Rosji spowodują, że na światowym rynku znajdzie się więcej złota niż mniej. To będzie więc czynnik podażowy, a nie popytowy. A skoro już mówimy o wzrastających czynnikach podażowych, wydaje się, że na całym światowym rynku złota z roku na rok będzie go więcej. Wydobycie królewskiego metalu rosło nieprzerwanie od 2010 do 2018 roku, w którym wyniosło rekordowe 3655 ton. Rok później zobaczyliśmy lekki spadek tej wartości, a w 2020 roku przestoje covidowe spowodowały, że wydobyto tylko 3474 tony. W następnym roku mieliśmy już zauważalne odbicie i osiągnięty wynik to 3570 ton. Nie znamy jeszcze ostatecznej wartości dla roku 2022, ale prognozy mówią, że osiągnięty zostanie tutaj poziom 3660 ton, a więc odrobinę wyższy niż w rekordowym 2018 roku. Co więcej, na lata 2023 i 2024 prognozuje się kolejne wzrosty do odpowiednio 3770 i prawie 3800 ton. Obecny czas to więc okres rekordowego wydobycia królewskiego metalu. Owego rekordowego wydobycia nie zmniejszą wzrastające koszta pracy kopalni. Inflacja wpływa także na ten segment przemysłu, który wymaga przecież sporych wydatków na energię czy pensje pracowników. Jeszcze w latach 2014-2020 całkowity koszt wydobycia jednej uncji złota nie przekraczał 1000 dolarów. Od 2021 roku zaczęły się jednak wzrosty i obecnie jesteśmy na poziomie, który dociera do prawie 1300 dolarów. Przy obecnej cenie złota około 90% kopalni wciąż jest w stanie wydobywać złoto z pełną opłacalnością i nie ma żadnych powodów do ograniczania swojej pracy. Najbardziej pesymistyczne prognozy odnośnie ceny złota w 2023 roku mówią o wartości 1500-1600 dolarów za uncję, a więc nawet wtedy znaczna większość kopalni nie ograniczy wydobycia, bo ich działalność wciąż będzie w pełni opłacalna. Tak więc z tej strony nie powinniśmy oczekiwać ograniczeń podażowych i prognozy mówiące o ciągłym wzroście wydobycia oraz wspięciu się na jego rekordowe poziomy wydają się bardzo realne. Drugim po wydobyciu czynnikiem podażowym jest recykling. Miał on duży wpływ na rynek w latach 2010-2012. Ówczesny wzrost ceny królewskiego metalu spowodował, że opłacalność tego procesu znacznie wzrosła, przez co rocznie pozyskiwano w ten sposób około 1600-1700 ton. Od 2013 roku cena złota zaczęła spadać, a wraz z nią spadł także recykling, przez co w latach 2013-2020 utrzymywał się w przedziale 1100-1300 ton. Ciekawe jest to, że ostatnie wzrosty ceny złota nie przyczyniły się do wzrostu poziomu recyklingu. W 2021 roku spadł on do wartości 1136 ton. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku mamy wynik niespełna 868 ton, co sugeruje, że w całym 2022 roku powinno to być nie więcej niż 1160 ton. W kolejnych latach poziom 1100-1200 ton raczej zostanie utrzymany, bo nic nie zapowiada wzrostów. W połączeniu z rosnącym wydobyciem, które jak już wspomnieliśmy będzie sięgać 3700-3800 ton, i tak całkowita podaż złota będzie sięgać 4800 lub nawet 5000 ton rocznie. Przypomnijmy, że w rekordowym pod tym względem roku 2019 całkowita podaż wyniosła 4870 ton. Najbliższe lata, mając więc szansę pobić ten rekord, złota na rynku raczej więc nie zabraknie. Oczywiście, aby wiedzieć, czy tak się faktycznie stanie, musimy zastanowić się, jaki będzie popyt na ten metal. Od lat największym czynnikiem popytowym jest produkcja biżuterii. W rekordowym roku 2013 zużyto na to aż 2735 ton. W ostatnich latach wyniki były niższe, ale zwykle przekraczały 2000 ton.
Wyjątkiem był covidowy rok 2020, w którym trudna sytuacja na największych rynkach złotej biżuterii, jakim są Indie i Chiny, spowodowała spadek produkcji złotej biżuterii do tylko 1324 ton. W roku 2021 zobaczyliśmy już jednak wyraźne odbicie do 2230 ton. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku było to prawie 1590 ton, a więc rok ten zakończy się podobnym wynikiem przekraczającym 2100 ton. Nie sądzę, żeby w latach 2023 i 2024 poziom ten uległ znaczącej zmianie. Drugim istotnym czynnikiem popytowym są inwestycje. Tutaj dla odmiany rekordowym był rok 2020. Niepokój związany z wybuchem pandemii spowodował, że wielu inwestorów rzuciło się na zakupy złota. W efekcie rok ten zakończył się wynikiem 1769 ton, który lekko pobił poprzedni rekord z 2011 roku. W 2021 roku sytuacja wyraźnie się uspokoiła, przez co zakupy spadły do poziomu 1005 ton. W 2022 roku wybuch wojny na Ukrainie znów przyczynił się do lekkiej paniki zakupowej, przez co w samym tylko pierwszym kwartale inwestycje ściągnęły z rynku prawie 554 tony złota. Potem wyniki były niższe, przez co pierwsze trzy kwartały minionego roku zamknęły się wynikiem 888 ton, a cały rok pewnie otrze się o wartość około 1000 ton, czyli prawie dokładnie taką samą jak rok wcześniej. Trzecim czynnikiem popytowym w ostatnich latach są zakupy złota przez banki centralne. Przed kryzysem z 2008 roku banki pozbywały się swojego złota, potem powróciły do jego zakupów, w najlepszych latach kupując nawet ponad 600 ton. W ostatnim czasie najlepszy pod tym względem był rok 2018, kiedy to zakupy dotarły do poziomu 656 ton. Pandemia przystopowała owe zakupy, ale ostatnio banki centralne wręcz rzuciły się na złoto. W samym trzecim kwartale 2022 roku zakupiły one prawie 400 ton królewskiego metalu. To najlepszy kwartał w całym XXI wieku, a być może nawet w całym ostatnim 50-leciu. Ostatni 21-wieczny rekord należał do trzeciego kwartału z 2018 roku, kiedy to zakupy wyniosły 241 ton. Miniony kwartał prawie podwoił ten wynik. Co więcej, w całym 2022 roku, dla którego nie znamy jeszcze zakupów z ostatniego kwartału, banki centralne zakupiły 673 tony. To najlepszy wynik od 1967 roku, a więc od ponad 50 lat. Warto dodać, że rezultaty, które są tutaj prezentowane, to wyniki oficjalne. Nieraz w przeszłości okazywało się, że niektóre kraje dokonywały zakupów w tajemnicy i dopiero po kilku latach przyznawały się do powiększania swoich zasobów. Z tego typu zachowań doskonale były znane Chiny. Żeby daleko nie szukać, wciąż nie wiemy, kto zrobił największe zakupy z owych 400 ton kupionych w trzecim kwartale 2022 roku. Nie wiem, czy w 2023 roku banki centralne będą równie skore do zakupów, ale wydaje się, że trend nie zostanie zatrzymany i nabytki na poziomie 600 ton znów są wartością bardzo realną. Tym bardziej, że nie ma powodów, aby sądzić, że w najbliższym czasie cena złota pójdzie mocno do góry. Banki centralne wiedzą doskonale, w jakiej sytuacji rynkowej jesteśmy i jeśli będzie okazja do tanich zakupów, na pewno ją wykorzystają. Kolejnym czynnikiem popytowym jest wykorzystanie złota w przemyśle. Ono ostatnio pokazuje lekki trend spadkowy. Jeszcze na początku poprzedniej dekady przemysł używał ponad 400 ton złota rocznie, obecnie jest to już tylko trochę ponad 300 ton. W 2022 roku i kolejnych wynik ten powinien zostać utrzymany. Tak więc sumując, mamy 2100-2200 ton przeznaczonych na biżuterię, 1000-1100 ton przeznaczonych na inwestycje, 600-700 ton na zakupy banków centralnych oraz około 300 ton dla przemysłu. W sumie daje to od 4000 do 4300 ton. To wartości wyraźnie mniejsze od podaży, bo przecież ma ona sięgać 4800-5000 ton. Roczna nadwyżka złota na rynku w nadchodzących latach powinna więc sięgać grubych kilkuset ton. Co gorsze, dodatkowe złoto na rynek mogą zrzucać jeszcze złote ETF-y. Załadowały się one w królewski metal, gdy było tanio i powiększały stan swojego posiadania w latach 2016-2019. W covidowym roku 2020 wręcz rzuciły się na zakupy, kupując w sumie aż 877 ton. Potem zaczęły jednak realizować zyski i w 2021 roku pozbyły się 169 ton, a w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku prawie 83 ton. W efekcie, w drugiej połowie grudnia 2022 roku w posiadaniu złotych ETF-ów znajdowało się 3460 ton królewskiego metalu. To prawie 500 ton mniej niż w rekordowych maksimach odnotowanych w październiku 2020 roku i kwietniu 2022 roku, a jednocześnie najmniej od połowy maja 2020 roku. Nie sądzę, żeby początek 2023 roku przyniósł nagłą zmianę zachowania ETF-ów. Może nie będą one sprzedawać dużych ilości złota, ale raczej też nie wybiorą się na znaczące zakupy. W efekcie mogą one przyczynić się do lekkiego zwiększenia podaży.
Optymizmem nie napawają też pozycje long na COMEX-ie. Ostatni raz tak niskie wartości widzieliśmy w okresie maj 2018-maj 2019 i wiązało się to z dołkiem ceny złota na poziomie 1200 dolarów za uncję. Od czerwca 2019 roku pozycje long zaczęły szybko rosnąć, a wraz z nimi cena złota, która ponad rok później przekroczyła 2000 dolarów. Nikt nam nie zagwarantuje, że teraz scenariusz się powtórzy, ale wydaje się, że potencjał do dalszych spadków ceny złota jest mały i teraz otwartym pozostaje pytanie, jak długo będziemy trzymać się obecnych poziomów. Jeśli sytuacja miałaby się powtórzyć, to przed nami jeszcze kilka miesięcy spokoju. Choć warto zauważyć, że minimum pozycji long osiągnięto w październiku i w listopadzie, a od tego czasu ich liczba zaczęła rosnąć. To może być pierwszym symptomem zmiany trendu. Podsumowując tę część naszego materiału, można powiedzieć, że czynniki ekonomiczne nie dają podstaw do wzrostu ceny złota w najbliższym czasie. W latach 2023-2024 powinniśmy obserwować sporą nadwyżkę tego metalu na rynku, a jeśli chodzi o najbliższy czas, wzrostów cen nie obstawiają także duzi gracze, którzy raczej pozbywają się metalu albo zajmują na nim stosunkowo mało pozycji long. Nie ulega jednak wątpliwości, że zachowanie dużych graczy będzie mocno zależało od tego, co będzie działo się na rynku amerykańskim, a w szczególności od tego, jak będzie wyglądała tam inflacja i jak na nią będzie reagował Fed. Jeszcze w 2020 roku inflacja w USA wydawała się być trzymana na wodzy, bo nie przekraczała 2%. Fed twierdził wtedy, że nie ma powodów, żeby podwyższać stopy procentowe i trzymał je na niskim poziomie 0,25%. Z początkiem 2021 roku inflacja zaczęła się rozpędzać. W ostatnim kwartale tamtego roku przekroczyła 5%, a w marcu 2022 roku zaczęła przekraczać 8%, natomiast w czerwcu nawet 9%. To wreszcie zmusiło Fed do reakcji. Pierwsza podwyżka stóp pojawiła się w marcu i była dość nieśmiała, bo wyniosła tylko 25 punktów bazowych. Potem jednak poszło znacznie szybciej i po ostatniej grudniowej podwyżce jesteśmy na poziomie 4,5%. Łącznie od marca stopa funduszy federalnych została podniesiona o 425 punktów bazowych i jest to najgwałtowniejszy cykl podwyżek od 1981 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet po tych ekspresowych podwyżkach realne stopy nadal są ujemne. Przecież inflacja CPI w USA wynosi obecnie około 7%, a więc realne stopy wynoszą w okolicach minus 2,5%. Analiza ostatnich okresów zacieśnienia polityki pieniężnej w USA pokazywała korelację, że pół roku po rozpoczęciu podwyżek złoto daje zarobić ponad 10%, a rok po tym rozpoczęciu ponad 7%. Przypomnijmy, że pierwsza podwyżka w obecnym cyklu miała miejsce w połowie marca 2022 roku, kiedy złoto kosztowało w okolicach 1950 dolarów za uncję. Gdyby scenariusz z poprzednich cyklów podwyżek się powtórzył, w połowie września 2022 roku powinniśmy widzieć poziomy 2200 dolarów, a w marcu 2023 roku okolice 2100 dolarów. Jesteśmy jednak daleko od nich. Problem jest jeden. Obecny cykl jest nietypowy, bo cena złota na jego początku została zakłócona wybuchem wojny. Tyle, że to zbyt dużo nie zmienia. Na początku lutego 2022 roku, kiedy wojny jeszcze nie było, złoto kosztowało 1800 dolarów i jeśli ten poziom weźmiemy jako bazę, we wrześniu powinniśmy widzieć wartości trochę ponad 2000 dolarów, a widzieliśmy nawet 300 dolarów niższe. Ewidentnie historia się nie powtarza i obecny cykl nie tylko wyróżnia się ekspresowym tempem podwyżek stóp, ale też złamaniem korelacji owych podwyżek z zachowaniem cen złota. Co więcej, wydaje się, że Fed jeszcze nie zakończył swojego cyklu podwyżek. Nastroje członków Rady Fed na grudniowym zebraniu pokazują, że oczekują oni kolejnych podwyżek o około 75 punktów bazowych w 2023 roku, co sprowadzi stopy do poziomu 5,25%. W tym samym czasie inflacja w USA może dotrzeć do bardzo podobnego poziomu. Przecież po maksimum wynoszącym 9,1% osiągniętym w czerwcu 2022 roku widzieliśmy już tylko spadki. Ostatni znany odczyt pochodzi z listopada 2022 roku i wynosi 7,1%. Ekonomiści oczekują dalszych spadków tej wartości i w pierwszym kwartale 2023 roku inflacja w USA może zakręcić się w okolicach 5-6%. Jednocześnie na tym samym poziomie mogą znaleźć się stopy procentowe. Efekt będzie więc taki, że realne stopy procentowe mogą zbliżyć się do zera, a w niektórych scenariuszach stać się nawet dodatnie. Ostatni raz mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w maju 2020 roku. Dodatnie realne stopy procentowe to nie jest dobra wiadomość dla cen złota. W efekcie wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że pierwszy kwartał przyniesie spadek cen królewskiego metalu. Trudno powiedzieć, kiedy konkretnie pojawi się minimum, ale myślę, że w okresie od początku lutego do końca kwietnia, a może nawet maja, można wypatrywać ładnych okazji. Nie jest bowiem wykluczone, że cena jednej uncji spadnie wtedy do 1700 dolarów za uncję, albo nawet trochę niżej. Przewidywania drugą połowę 2023 roku są jeszcze trudniejsze, bo rośnie tutaj wpływ czynników geopolitycznych, o których mówiłem na samym początku.
Jeśli jednak sytuacja na tym polu nie zmieni się zauważalnie, czynniki ekonomiczne będą wskazywać na ponowny wzrost cen złota. Fed zatrzyma cykl podwyżek stóp, a na koniec roku może nawet zacząć je obniżać. Nie jestem przekonany, że inflację uda się Amerykanom poskromić już w roku 2023. W efekcie połączenie obniżek stóp oraz inflacji znajdującej się zauważalnie powyżej celu inflacyjnego stworzy dobre warunki do wzrostu cen złota. Poziom 1800-1900 dolarów za uncję staje się więc wtedy bardzo realny, a gdy nastroje rynkowe będą trochę bardziej pesymistyczne, możemy wejść nawet powyżej 1900 dolarów. Na ruchy stóp procentowych i inflacji w USA będzie się dodatkowo nakładać sytuacja w Chinach, które obok Indii są kluczowe, jeśli chodzi o światowy popyt na złoto. Prognozy ekonomistów mówią, że wzrost PKB w 2022 roku wyniesie tam 3,2-3,3%. To dość skromna wartość, jeśli przypomnimy sobie, że przed pandemią COVID Chiny notowały wyniki na poziomie 6-7%. Trochę lepsze perspektywy ekonomiści widzą na rok 2023, w którym PKB Chin ma wzrastać w tempie 4,4-4,6%. Choć trzeba zaznaczyć, że te prognozy tworzono jeszcze przed ogłoszeniem zniesienia polityki zero COVID. Otwarcie gospodarki i zaprzestanie dotkliwych lockdownów może spowodować, że wzrost PKB w roku 2023 może być wyższy niż prognozowano i zakręcić się nawet powyżej 5%. To z kolei może spowodować stopniowy wzrost zakupu złota przez chińskich obywateli i dołożyć się do wzrostu ceny tego metalu w drugiej połowie 2023 roku. Warto zastanowić się jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądać w ujęciu złotówkowym. Nie jest przecież dla nikogo tajemnicą, że ostatnie spadki cen złota w ujęciu dolarowym i lokalne minimum z wartościami w okolicach 1650 dolarów za uncję nie były dla nas specjalną okazją, bo w tym samym czasie mocno umocnił się dolar. W efekcie cena spot w Polsce spadała najniżej do okolic 7800 zł, a to powodowało, że cena uncji fizycznego metalu nie zeszła poniżej 8000 zł. Teraz sytuacja zapowiada się zupełnie inaczej. Dolar wyraźnie się osłabił. Pod koniec września i na początku października musieliśmy płacić za niego ponad 5 zł, natomiast pod koniec grudnia już tylko niespełna 4 zł i 40 groszy. Nawet jeśli w pierwszej połowie 2023 roku jego cena będzie bliższa 4,5 zł, spadek ceny złota do okolic 1700 dolarów spowoduje, że cena spot wyrażona w złotówkach może sięgać 7600-7700. W efekcie u najlepszych dealerów będziemy mogli kupić jedną uncję złota za kwotę poniżej 8000 zł. Przyznam się Wam szczerze, że właśnie na taki scenariusz liczę i przez prawie cały 2022 rok wstrzymywałem się z większymi zakupami złota, zaopatrując się głównie w różnego rodzaju maluchy, czekając na siódemkę z przodu na realnym metalu. Ufam, że w pierwszej połowie 2023 roku takich cen się doczekam i wtedy kilka kolejnych uncji trafi do mojej kolekcji. Powiem nawet więcej. Optymistycznym dla mnie scenariuszu połączenia mocniejszej złotówki i spadku ceny spot poniżej 1700 dolarów za uncję mogą pojawić się momenty, w których uncję fizycznego złota kupimy w okolicach 7,5 tysiąca złotych. Niestety to może być ostatnia okazja na duże i dobre zakupy. Tak jak wspominałem wcześniej, pod koniec roku cena złota wyrażona w dolarach znów powinna podskoczyć. W Polsce natomiast będziemy mieli wybory parlamentarne, których wynik jest trudny do przewidzenia. Zawirowania polityczne, problemy ze stworzeniem większościowego rządu i inne czynniki tego typu mogą spowodować osłabienie złotówki. W efekcie bardzo prawdopodobne jest to, że cena spot znów wtedy przekroczy 8000 zł za uncję. W 2023 roku życzę więc wszystkim zachowania spokoju i rozsądku. Nie ulegajcie panice, kupujcie w dołkach i po solidnych korektach, a nie na górkach. No i nie słuchajcie domorosłych ekspertów, naganiaczy i panikarzy. W dobie dużych zawirowań na rynku zawsze pojawia się ich sporo i wieszczą oni wtedy katastrofę, przed którą należy kupować tylko i wyłącznie konserwy, wódkę i złoto w małych gramaturach. A jak jeszcze przy okazji opowiedzą Wam, jak leczyć nerki albo odlecą w jakieś astrologiczne dyrdymały, uciekajcie, gdzie pieprz rośnie. Pamiętajcie równocześnie, że mnie też nie można nazwać żadnym ekspertem. Jestem tylko zwykłym amatorem, pasjonatem, który dzieli się swoimi luźnymi przemyśleniami na YouTubie. Moje prognozy mogą być więc zupełnie nietrafione. Zanim więc zdecydujecie się na zakupy, posłuchajcie, co mają do powiedzenia inni. Zapoznajcie się z różnymi analizami i to zarówno optymistów, jak i pesymistów. Dopiero gdy zmierzycie się z ich argumentami, będziecie gotowi do wyciągnięcia swoich własnych wniosków. Życzę, żeby doprowadziły Was one do właściwych wyborów inwestycyjnych. Dziękuję za uwagę i polecam się na przyszłość. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Partnerem filmu jest Srebrna Mennica. Krakowski sklep internetowy, oferujący szeroki wybór produktów z branży metali inwestycyjnych w bardzo konkurencyjnych cenach.